Cześć, w tym poradniku pokażę Wam, jak uzyskać efekt green screen. Polega on na zastąpieniu tła o określonym kolorze dowolnym obrazem. W tym wypadku jest to kolor zielony. Obraz, którym chcemy zastąpić kolor, umieszczamy zawsze na drugiej ścieżce. No to teraz przystąpmy do wykonania tego efektu. W zakładce Video FX wybieramy opcję Chroma Keyer i przenosimy opcję Default na nasz materiał, z którego ma zostać usunięte tło. W tym momencie odznaczamy naszą opcję w tym miejscu. Wybieramy opcję kolor. Pobieramy kolor za pomocą tego narzędzia z naszego planu wideo. Jak widać, kolor ustawił się na zielony, więc teraz możemy z powrotem zaznaczyć naszą opcję. Jak widać, tło zostało zastąpione naszym obrazem. Teraz zobaczymy, czy widać przedmiot, który chcemy, żeby był widoczny. Jak widać, wszystko działa tak, jak powinno. Mam nadzieję, że pomogłem. Trzymajcie się, cześć.